Witam Was w kolejnym odcinku serii Pozwól, że Ci opowiem, czyli krótkie i długie historie, storytelling w praktyce. Dzisiejsza bajka i przypowieść, którą chciałam Wam przytoczyć, nosi nazwę Konkurs śpiewu. Moi drodzy, pewnego dnia do bardzo dużego, starego lasu przyleciał przebywający bardzo długo w niewoli olbrzymi jastrząb. Z wielkim namaszczeniem zaczął opowiadać wszystkim napotkanym zwierzętom w lesie o tym, jakie to niesamowite zwyczaje mają ludzie. Opowiadał między innymi o tym, że ludzie robią bardzo dużo konkursów i kwalifikacji w swoim życiu. Podał przykład. Mówił, że na przykład jest tak, że ludzie, chcąc ogłosić najlepszego piosenkarza, artystę, czy jakiegoś innego fachowca w swojej dziedzinie, robią konkursy na podstawie ich kwalifikacji. I postanowił, że to jest świetny pomysł, żeby zacząć czerpać od ludzi. I postanowił również, że w dniu jutrzejszym odbędzie się konkurs śpiewu w lesie. I tak też się stało. Owego dnia, o poranku, jastrząb powiedział tak. Zapraszam do konkursu wszystkie zwierzęta. Każdy może wziąć w nim udział. Zapisało się wiele zwierząt. Był tam też między innymi człowiek, jako jedyny. I powiedział również jastrząb jedną bardzo ważną rzecz, że wyniki tego konkursu będą właśnie takie jak u ludzi. Każdy z uczestników konkursu będzie mógł zagłosować na inną osobę w bardzo tajnym i poufnym głosowaniu, żeby to wszystko było sprawiedliwe i demokratyczne. I tak też się stało. Występowały i przystąpiły do konkursu naprawdę różne zwierzęta. Od malutkiego skowronka przez biedronkę, kończąc aż na człowieku i na ośle. Każdy próbował swoich sił, niektórzy traktowali to jako zabawę, inni podeszli do tego bardzo, bardzo poważnie. I w momencie, kiedy konkurs się zakończył, poproszono dwie małpy, aby zebrały od wszystkich uczestników losy, które oni wcześniej wrzucali do urny i przeliczyli je. Wysypano wszystkie te kartki z głosami na środku prowizorycznej sceny, na której występowali uczestnicy i zaczęto oczywiście bardzo dokładnie otwierać każdą kartkę i czytać na głos wszystkie podane przez uczestników konkursu głosy. Pierwszą kartkę, którą wyciągnęły małpy, dotyczyła głosu oddanego na osła. A tak przy okazji okazało się, że osioł był kompletnym beztalenciem, kompletnie nie potrafił śpiewać, więc było to lekkie zaskoczenie. Drugi, trzeci i czwarty głos również oddany był na osła. Po pierwszej, drugiej, trzeciej rundce braw zwierzęta zaczęły dosyć dziwnie reagować. I brawa z każdą kolejną kartką ucichły. Okazało się bowiem, że w tymże głosowaniu, jakże demokratycznym i sprawiedliwym, wygrał osioł. Osioł, który był beznadziejnym śpiewakiem, nie miał kompletnie kompetencji do tego, żeby to robić, a jego jedynym właściwie takim motywatorem do tego, żeby wystąpić w tym konkursie, była chęć zabawy, bo się nudził. No i cóż się stało? Zażenowany jastrząb próbował tę sytuację w jakiś sposób wyjaśnić i opowiedzieć ją potem, już po zakończeniu głosowania, po ogłoszeniu tych wyników, opowiedzieć pozostałym członkom i wszystkim osobom, które uczestniczyły w tym konkursie, jak do tego doszło. Otóż, moi drodzy, okazało się, i wnioski były naprawdę zaskakujące, że każdy z uczestniczących, oprócz oczywiście osła, osób w tymże konkursie, był tak pewien swojej wygranej i tak pewny tego, że jego występ był wspaniały, że właściwie wspaniałomyślnie oddał głos na osła, bo wiedział, że ten osioł nie stanowi dla niego absolutnie żadnej konkurencji i zagrożenia. Po podliczeniu tych wszystkich głosów, co było kolejną i drugą ciekawostką, moi drodzy, okazało się, że tylko dwie
osoby, właściwie dwóch uczestników tego konkursu, nie oddało głosu na osła. Były to, po pierwsze, sam osioł, który stwierdził, że przecież jest na tyle samokrytyczny i wie, że podszedł do tego jak do zabawy, dlatego oddał swój głos na pięknie śpiewającego skowronka, bo uważał, że jego zdaniem on powinien wygrać. A drugi głos został oddany, moi drodzy, przez człowieka, który zagłosował sam na siebie. Jaki wniosek z tej bajki? Moi drodzy, wniosków płynie wiele. Myślę, że dla mnie taki jeden najważniejszy jest taki, że to, co pozornie czasami wydaje nam się, że będzie takie sprawiedliwe, że będzie takie dokonane demokratycznie, no nie do końca takim się staje, dlatego że pamiętajmy, że każdy z nas jako człowiek ma swoje emocje, ma swoje intencje i nigdy nie wiadomo, czym się posłuży, oddając taki głos. Moi drodzy, zapraszam Was do kolejnych odcinków z całej serii Pozwól, że Ci opowiem i do zobaczenia po drugiej stronie. Pozdrawiam, Tatiana. Cześć.